Kaczouchy miał manię prześladowczą. Bez przerwy wydawało mu się, że jest śledzony, bo gdziekolwiek się ruszył, był za nim ogon. Więc bez przerwy usiłował ten ogon zgubić. Aż pewnego pięknego dnia Tusiaczek wpadł do chatki Karambola z tym ogonem w ręku. Zanim wyjaśnisz mi, Tusiaczku, skąd wziąłeś ten bat, rzekł miś, powiedz, czemu kaczołuchy bryka wśród drzew i radośnie iha, bo zgubił ogon i cieszy się jak osioł, odrzekł Tusiaczek. Tusiaczku, powiedział miś po chwili namysłu, zwrócimy mu ten ogon na zgodę. Zaczaili się więc na kaczołuchego w krzakach i gdy przechodził, nagle przyczepili mu ogon z powrotem. Wszystko wróciło na swoje miejsce i wszyscy byli szczęśliwi. Tusiaczek i Karambol, bo udało im się coś przypiąć kaczołuchemu, a kaczołuchy był szczęśliwy, że znów może być nieszczęśliwy.